Przygotowanie z mojej strony to na pewno graliśmy dzisiaj zbyt chaotycznie i daliśmy sobie jakby ten taki styl gdzieś częściowo narzucić. Były momenty, że w miarę panowaliśmy nad tym, co się działo na boisku, kiedy operowaliśmy piłką. Może zbyt szybko się gdzieś w pewnym momentach jej pozbywaliśmy. Na pewno graliśmy zbyt mało kreatywnie. Jakby to jest przyczyna tego, jaki jest wynik. Bo myślę, że ten przypadek, ten chaos gdzieś później wylosował jedną bramkę dla jedną więcej dla Elana. I to tyle. Z mojej strony podsumowanie tego meczu, na pewno bardzo, bardzo wybieganego przez moich zawodników. Tutaj duże słowa uznania dla nich, bo zagrali naprawdę fajne zawody. Zespół z Kalisza bardzo dobrze operował piłką. W pierwszej połowie mieliśmy z tym problemy. Były dwie sytuacje, z których po naszych błędach mogliśmy stracić bramki. Druga połowa pod kontrolą, tak jak było widać, no, na pewno trochę raziła znowu po sytuacji pod bramką nieskuteczność. Mieliśmy dwie, trzy sytuacje stuprocentowe, no i powinniśmy z tego strzelić co najmniej jedną bramkę. Ja się cieszę, że udało się tą jedną strzelić i to jest dla nas najważniejsze w tej chwili, bo wiadomo, jaka jest nasza sytuacja i cieszymy się z trzech punktów, tak jak powiedziałem. Fajnie, że zagraliśmy na zero z tyłu. Chłopacy naprawdę bardzo dobrze zagrali i duże słowa uznania. No tak, w pierwszej połowie zrobiliśmy dużo lepszą, w drugiej połowie zagraliśmy trochę chaotycznie. Za dużo strat było, ale moim zdaniem wynikiem gdzieś dla dzisiejszego meczu i remis, moim zdaniem, powinien być dla obydwu drużyn wynikiem zadowalającym. Oczywiście podzielenie punktów, ale niestety gra się do 90 minuty, straciliśmy w końcówce po naszym błędzie i przegrywamy i tracimy 3 punkty. Dziękuję. Tutaj z kolegą się nie zgodzę. Wydaje mi się, że nasz zespół stworzył sobie zdecydowanie więcej sytuacji podbramkowych. Niestety cały czas szlankuje u nas ta skuteczność. Udało nam się wykorzystać tą jedną sytuację. Mieliśmy bardzo dużo informacji o naszym przeciwniku. Wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. Wiedzieliśmy, czy mogą nas zaskoczyć. Ciężko pracowaliśmy i myślę, że ta ciężka praca dzisiaj została nam popłacona i zdobyliśmy te 3 punkty. Michał, tak powiem, plotka z boiska idzie, że bramkę strzelasz raz na, w cudzysłowie powiem, na 100 lat i to jeszcze w sparingu. No, jak to tam z sobą? Tutaj muszę przyznać rację panu, zgadza się. Nieczęsto mi się to zdarza. Wcześniejszym sezonie zdobyłem tylko jedną bramkę, występując w starcie Warlubia. Zdobyliśmy wtedy jeden punkt. Jest progres, bo teraz udało mi się zdobyć bramkę i zdobyć 3 punkty. Nieważne, czy to robię ja, czy ktoś inny, czy Krystian, kolega z Lechkowa. Ważne, że zdobywamy te punkty, bo są bardzo nam potrzebne i myślę, że to szczęście zacznie nam dopisywać, bo ostatnio nam go bardzo brakuje. Może wszystko tkwi w tym, że wyszedłeś z opaską kapitańską dzisiaj na mecz. Czułeś jakąś większą odpowiedzialność za zespół? Szczerze przyznam, że zostałem zaskoczony tą decyzją, dowiedziałem się przed samym meczem. Cieszę się, że zostałem obdarzony takim zaufaniem ze strony trenera i drużyny. Mam nadzieję, że z tej sprawy wywiązałem się jak najlepiej. Panie trenerze, przyszły weekend wolny, jakieś plany są specjalne? To znaczy tak, wiadomo, że w sobotę nie gramy z Lechem Poznań, ten mecz jest przełożony na 21. W środę zagramy mecz towarzyski z Unią Solec, a w sobotę najprawdopodobniej odbędziemy jednostkę treningową i będziemy przygotowywali się do następnego meczu. Maciekiewicz strzelał z numerem 10. Jeszcze jedna szansa i jest gol! Elana prowadzi 1-0!